atak na świąteczne iluminacje. W tle jest konflikt o nielegalną osadę imigrantów Hiszpania, atak na bożonarodzeniowe dekoracje, protest przeciwko odcięciu prądu w slumsach. Radykalne ugrupowanie Corta Cable sprzed Ni Cable przeprowadziło w ostatni weekend akcję sabotażową w Madrycie, odcinając w kilku miejscach prąd od ustawionych w mieście choinek i zawieszonych lampek. Jak piszą hiszpańskie media, to nieznane do tej pory ugrupowanie o charakterze anarchistycznym protestuje przeciwko ubóstwu energetycznemu, a w szczególności przeciwko pozbawieniu prądu mieszkańców nielegalnej osady na przedmieściach stolicy, Canada Real de Madrid. Od 14 miesięcy bez energii elektrycznej pozostaje 4 tysięcy mieszkańców osady, w tym ponad 1800 dzieci. W niedzielę na centralnym placu Puerta del Sol odbyła się manifestacja przeciwko odcięciu prądu mieszkańcom niektórych sektorów nielegalnej osady. Protesty zorganizowała Obywatelska Platforma Wsparcia dla Elektryczności w Canada Real, złożona z ponad 50 organizacji obywatelskich i stowarzyszeń sąsiedzkich. Obecni był przedstawiciel lewicowej partii Mas Madrid. Canada Real de Madrid to największe i jedno z ostatnich slumsów w Europie, które rozciąga się ok. 15 km wzdłuż gmin Rivas, Vacia Madrid, Coslanda i samego Madrytu, zaledwie 20 minut od centrum miasta. Zamieszkują je głównie romscy i marokańscy imigranci. Całe przedmieścia Canada Real zamieszkuje ok. 7300 osób, w tym ok. 2550 nieletnich. Zgodnie z danymi regionalnych władz Madrytu. Przeprowadziliśmy akcję sabotażową w Madrycie. Jesteśmy kolektywem Corta Cables, dzisiaj w wielu miejscach nie zapaliły się światła bożonarodzeniowe, gdyż odcięliśmy dopływ prądu, poinformowała organizacja na stronach internetowych. Firma użyteczności publicznej Naturg, która wcześniej dostarczała energię elektryczną do tego obszaru, tłumaczy, że odcięcie prądu dla części osady jest spowodowane systematycznym przeciążaniem sieci z powodu plantacji marihuany w pomieszczeniach, zwiększających zużycie energii i nawet pięciokrotnie. Sabotaż przeciwko bożonarodzeniowemu udekorowaniu miasta zbiega się z wysokimi cenami energii elektrycznej w całym kraju, prawie 340 euro megawattogodzinę w poniedziałek. Źródła rządu regionu Madrytu wyjaśniły Europa Press, że władze miasta zamierzają relokować 900 rodzin w trudnej sytuacji z Canada Real, co jednak może trwać wiele lat. Według źródeł rządu regionalnego oferowano tymczasowe lokum dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji, ale na razie żadna nie skorzystała z tej oferty.